Siemano, i kolejny dzień lakierowania Yamahy to już dzień drugi. No to lecimy. Chciałem tutaj zrobić napis jeszcze tenere, ale już zacząłem malować i nożykiem bym tego tak fajnie nie wyciął. To już to po prostu olałem. Teraz tylko bezbarwny na to. I gitówka. I tak mi braknie sprayu. Muszę zamówić jeszcze tubkę sprayu. Jedną. A co najmniej jedną. Nie no, jedną. Tak będzie ten przód. Tutaj niepotrzebnie z początku się spinałem, żeby tutaj pomalować ten bok cały, a po chwili dopiero doszło do mnie to, że tu i tak będzie boczny plastik i niepotrzebnie wywaliłem tutaj masę sprayu. Mogłem malować tylko tu. No i tutaj, gdzie po prostu nie będzie zabudowanego. No ale cóż. Z tymi owiewkami też tutaj one były oklejone folią i tutaj taki klej został. Próbowałem to zrapać, ale to była taka dłubanina, że po prostu mówię, a oleś to. O, jak widzisz, tutaj nawet jest błota. Nie myłem, nie czyściłem tego specjalnie jakoś. Aha, tutaj nie wyschło, już odpadło z lakierem. Za szybko to chciałem zrobić dzisiaj. A to jednak jest potrzebna tutaj trochę cierpliwości do takiego malowania. No, 2 godzinki nie pomalujemy. Tylu elementów. No ale nic.
Tutaj ładnie wyszło ten niebieski taki z pomarańczowym. Fajnie. I ten. No cóż. No i kolejna nauczka, bo ja to malowałem tak tutaj, jak to stoi w sumie. I też malowałem ten element i gdzieś mi kapło na ten inny element. I po prostu są gdzie niegdzie takie ślady. Nieładne. No ale no cóż. Nic z tym nie zrobię teraz. Jakbym dał jeszcze tak z dwie warstwy tego żółtego, to byłoby spoko. Pokryłoby to całkowicie, byłby gładziutki, ale no nie chciałem tego. Chciałem, żeby było tak jak jest teraz. Żeby była taka przebitka. Może za rok sobie zrobię sobie jakoś tak do porządku, ale to już na pewno nie sprayem zwykłym, tylko kupię sobie pistolet i polakieruję to normalnie kompresorem. No. Dobra, zakładam maskę i dalej i ten. Daję na to bezbarwny. I będzie git. I pola kierowane, mniej więcej będzie to wyglądać tak. Jeszcze to szału nie robi, no bo to tak tylko są powstawiane te plastiki, że tak powiem, żeby się trzymały. No ale mniej więcej tak będzie się prezentować Yamaha. Ten pas nawet się będzie zgrywał. I ten dolny nawet też. No źle to nie wygląda. Aczkolwiek mogłoby to wyglądać lepiej. Od drugiego boku mniej więcej tak to wygląda. Tutaj mi się trochę nie zgrało. No, centymetr trochę robi różnicę, ale to nic. Takie rzeczy. Zabrakło mi sprayu na te boczki tutaj, na błotnik i na osłonę tarczy, więc muszę zamówić spray i będzie kolejne malowanko. A i handbary jeszcze, lusterka chyba też polakieruję, zobaczę. W każdym razie wyszedł taki żółty, ale nie do końca żółty, bo specjalnie nie dociągałem tym sprayem tak bardzo dużo warstw, żeby były przebitki. To specjalnie akurat zrobiłem. Ktoś się może czepiać, że to jest źle pomalowane, bo są przebitki i w ogóle. Ale ja to zrobiłem świadomie. Gdzieniegdzie dałem trochę grubszą warstwę, gdzieniegdzie cięższą warstwę. Tak jak tutaj na przykład. Żeby było widać inny kolor. I teraz zauważ, że tutaj jest żółty, tu nagle się zmienia w taki jakby zielonkawy. I to tak ma być po prostu. To nie jest to, że po prostu źle pomalowane. Tak miałem w głowie i tak ma być. No. Więc to tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że po świętach w nowym tygodniu przed Sylwestrem właściwie uda mi się to skończyć i niepotrzebnie się tak śpieszyłem, bo śnieg już topnieje, a ja wziąłem się za lakierowanie, żeby pojeździć w puchu i trochę za szybko po prostu. No, chciałem to zrobić. Są pewnie niedociągnięcia, takie jak po tych naklejkach tutaj, ale to moja głupota, o tym będzie po prostu już przy podsumowaniu. Gdy będę już skręcał ten motor. Więc to tyle w tym filmie i na razie. A w ogóle daj znać,
Co sądzisz o tym malowaniu? Jak to widzisz? Czy ci się to podoba? No jest trochę goło teraz, nie ma żadnych napisów Yamaha i tak dalej. Najwyżej jakąś naklejkę jeszcze. Aha, mam w sumie naklejki. Więc jeszcze naklejki jakieś tutaj wpadną. Ale to ogólnie będzie tak wyglądać mniej więcej. Więc to tyle w tym filmie i na razie.